Kraina żwawych trupów! Nareszcie! Przynajmniej jest cisza i spokój. A ja myślałam, że tu się będzie roić od jakichś przerażających, gnijących trupożerców. Witam was, ja jestem Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Rayman 3 Ubuntu. W dzisiejszym odcinku, jak to już Globox powiedział, zawitaliśmy wreszcie do krainy żwawych trupów, czy też umarlaków. Zależy od punktu siedzenia, bo nie tylko ja różnie nazywam te krainy, ale same postacie w grze nazywają różnie te krainy. I jak widzicie, jest to bardzo spokojna kraina, położona tuż nad malowniczym oceanem w krainie rozdroży. Sielanka, spokój, menhiry, których jest ogromna tutaj ilość, kamienie, na których wyryte są postaci tensienów, małe ptaszki, które przypatrują się nam, siedząc jeden na drugim. Strumyczki, wspaniała, bardzo cicha muzyczka. Normalnie jakby to nie była kraina z Raymana i jakby tu nic się z mrokami nie działo, ale to tylko pozory, bo jak już widzieliście, jeden z tensienów był uwięziony przez mroklumy, także musimy się przygotować na to, że i ta kraina została przez nie spaczona. A tak jak widzicie, to przy okazji kochające swoją miłujące swoją wolność i wolną miłość żółwie, którym ja zakłócam spokój. Rzecz jasna, już widać, że na pewno mroklumy tu są, ponieważ znajdujemy nie tylko uwięzione tęsieny, ale także, co ja chciałem powiedzieć, skarbonki, w których mroklumy poukrywały różne skradzione rzeczy, czy też kule energii, czy też kryształy. I jak widzicie, już druga moc w tej krainie, a to jest sam początek. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie było tunelu czasoprzestrzennego. No bo przecież my używaliśmy przejścia w lustrze u Begoniaksy. Także raczej nie była nam potrzebna jakaś specjalna, dodatkowa przerywnik, bo w sumie my wypadliśmy z tego tunelu czasoprzestrzennego, którym mieliśmy się tu dostać, a trafiliśmy tu używając lustra wujka, czy też hrabiego Rozofa, dzięki które było połączone również z lustrem Begoniaksy. I jak widzicie, jesteśmy teraz w zupełnie innej krainie. Oczywiście plumy, jak to bywa w takich krainach, nie mogło zabraknąć, ale spoko. Jest to, muszę wam przyznać, ta kraina jest takim odskocznikiem od głównej, nie tylko od głównej fabuły, to odskocznikiem były bagna mroku. Tak, i muszę wam się przyznać, że zapomniałem, że osiłków można zniszczyć przy pomocy samej plumy rzuconej w nich. Co zresztą przypomniało mi się bardzo szybko. No i co? I kontynuujemy naszą rozgrywkę. Tak, w tej krainie spotkamy wreszcie kolejnego doktora, bo w sumie to tutaj zmierzaliśmy cały czas. No ale jak to bywa, mroklumy nam przeszkadzają, a my sami też przez przypadek wypadliśmy z miejsca, którędy powinniśmy się dostać do tej krainy i wylądowaliśmy w zupełnie innym miejscu niż powinniśmy. Nadużywam słowa miejscu i powoli zaczyna ono tracić dla mnie sens. Mniejsza. Tak, w
tak zauważycie, tutaj jest ta, ta sielska, taka sielanka, przepraszam, taka sielska, no sama chciałem najpierw powiedzieć, jest taka sielanka, energii tej krainie dostarczają elektrownie wiatrowe. No i niestety mrokluny, tak jak już mówiłem, i tutaj już sporo krwi napsuły tej pięknej krainie. No ale od czego jest Rayman, który ma w końcu uratować cały ten świat, całe rozdrożone marzeń przed zgubnym wpływem Andre i jego armii mroklunów? I tak się dalej zastanawiam, że dlaczego tylko Andre jest tutaj takim dość bardziej inteligentnym mroklumem. No ale wynika z tego, że chyba tylko pierwszy mroklum przestraszony może być aż tak inteligentny. No i jak zauważyliście, pojawił się nowy typ mrokluma. Ten mroklum nazywa się szturmiak. Po angielsku Hoodstormer. No, jak widzieliście, lata z przyczepionym do pleców małym helikopterem i jest dość wkurzający, ponieważ może nam w bardzo szybki sposób uciec przed naszą pięścią, która zmierza w jego kierunku. No, a my sobie pokonujemy kolejne mroklumy. I zauważyliście pewnie, że znowu komentuję to, co się dokładnie dzieje w grze, ale to nie ma, ale to jest oczywiście, ma swój powód, ponieważ pojawia się znowu coś nowego i to jest warte skomentowania. Właśnie za chwilę pojawi się kolejna nowa rzecz w tej grze, którą warto skomentować. A jest to, właśnie teraz tego szukam, moc super buta. Tak, zostajemy zminimalizowani do takiej formy, że musimy gonić swój drugi but i odblokowujemy przez to jakiś laserowy detergent zmieniający ciuszki w nie lada sobie bojowy sprzęcik. Spacją przyspieszamy, tak jakby atakiem przyspieszamy. I dzięki temu też szybciej uderzamy w but, bo można go normalnie po prostu w niego wjechać. Wówczas jakby nie patrzeć, też on obrywa, ale mniejsze obrażenia mu zadajemy. No. I skończyliśmy tak jakby ten pierwszy etap w tym poziomie. Dość marny wynik. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Możliwe, że po prostu tutaj można szybciej pokonywać te mroklumy i dostać więcej punktów. A teraz będzie taka mała ciekawostka. Ten etap, do którego właśnie weszliśmy, i to miejsce był udostępniony, i to właśnie przez ten fragment, tak napaliłem się na Raymana 3, zresztą i tak bym kupił tą grę, ale ten fragment potwierdził to, że tą grę należy mieć. Kupiłem ją wówczas przy premierze. Został udostępniony w becie Raymana 3. Ja się zastanowicie, chwila. Nigdy nie słyszałem, żeby Rayman 3, ani właśnie takie gry, miały betę. Ubisoft przeważnie nie wydaje bet takich gier. Ostatnimi czasy wydaje tylko bety, jeżeli gra posiada tryb multiplayer. Tutaj patrzcie i czytajcie Assassin's Creed. Ale o Raymanie 3 becie mało kto słyszał. No i taka jest prawda, bo mało kto wie, że demo Raymana 3 tak naprawdę było betą Raymana 3. I w wielu serwisach jest błędnie podpisane, że jest to pobierz demo Raymana 3. Możecie nadal sprawdzić na niektórych polskich serwisach typu gry online, chyba jeszcze demo Raymana 3 wisi i jest nazwane demo. Ja osobiście mam demo Raymana 3 z takiej gazety, która nie wiem, czy jeszcze wychodzi, czy w ogóle jeszcze istnieje, co się nazywa Cybermycha. Nazywała, bo nie wiem, czy naprawdę nie wiem, nie interesuje mnie to. I tam znalazło się demo właśnie Raymana 3. Albo to było na komputer Świat Gry, nie wiem, mniejsza z tym.
Ważne jest to, że tam również jest podpisane jako demo, ale posiadam gazetę, pismo komputerowe, przepraszam, spoza Polski, w którym również znalazło się demo Raymana 3, tylko że opisane jako Rayman 3 Hoodlum Havoc beta. Jeżeli poszukacie w internecie, to znajdziecie również darmowy soundtrack z bety Raymana 3, nie z dema. I specjalnie dla tego soundtracku zainstalowałem ostatnio właśnie demo Raymana 3, żeby sprawdzić betę Raymana 3, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście te utwory występują. Tak, te utwory tam występują. I co więcej, w poziomach z Raymana 3 w wersji finalnej one się nie pojawiły. Co mnie dziwi, bo są naprawdę klimatyczne i pasują do tych poziomów. Chociaż jak na przykład w tym miejscu tej muzyki brakuje, zaś w wersji beta ta muzyka była, bo nawet grałem ostatnio w ten poziom w wersji beta. Różnic nie ma żadnych, oprócz tego, że można przyczepić się do tego, że tekstury są inne w wersji finalnej, ale nie dziwmy się, bo czasem pokazywanie dema gry również pokazuje różnicę między wersją demonstracyjną a wersją finalną, a szczególnie w wersjach beta też tak bywa. Widziałem betę trybu multiplayer jakiejś gry, teraz nie pamiętam jakiej, ale to było dość ostatnio, więc możliwe, że to był Assassin's Creed Brotherhood. I muszę przyznać, że między wersją beta, oczywiście dostępną tylko na PlayStation 3, a wersją ostateczną na PC czy też na PlayStation 3 są różnice w teksturach. Nie w rozgrywce czy w czymś podobnym. W teksturach są różnice, może nie aż takie diametralne, ale zawsze jakieś różnice się pojawiają i to jest warte uwagi, ponieważ widać, jak te projekty ewoluowały. Również, jak już kiedyś wspomniałem, sama idea Mroklumów też ewoluowała, ponieważ koncept arty i tym podobne pokazywały znacznie większą brać Mroklumów niż ostatecznie pojawiła się w Raymanie finalnej wersji. Niektóre z nich były udziwnione i rzeczywiście nie pasują, nie pasowałyby do tej gry, ale niektóre wyglądały całkiem przyzwoicie i można by je było wykorzystać w ostatecznej wersji gry, ale z nich zrezygnowano. No, i tutaj pojawia się kolejny nowy przeciwnik, dokładnie dwaj przeciwnicy. Jest nim ponury powiernik, ten duży z tą tarczą drewnianą, który obraca się w tym kierunku, w którym akurat leci nasza, z którego akurat leci nasza pięść. Upolować go wcale, znaczy upolować, trafić go nie jest aż tak trudno, wystarczy dość szybko lawirować między ciosem lewym sierpowym a prawym sierpowym, tak jakby, a trafimy. Jedynym utrudnieniem są Grimsy, czy też ponurniki, ponuraki, które to ponury powiernik wypuszcza w naszą stronę. Tutaj też taka mała ciekawostka, to są jedyne mroklumy, które nie powstają w wyniku przerażenia się czerwonych lumków, tylko zostają wyprodukowane tak jakby przez inne mroklumy. I tak naprawdę chyba mroklumami nie są, tylko są zaawansowanymi zabawkami mroklumów, bo mroklumy, pomimo tego, że wyglądają jak prostaki, tak to się zresztą zachowują, a
jedynym mroklumem bardziej inteligentnym jest wybuchniak. Może kiedyś wam nagram główne menu, ponieważ pojawiają się tam dość zabawne informacje w stylu wiadomość z dnia. Wybuchniakowi udało się policzyć do 2. Bezbłędnie policzyć mu się do 2, co jest chyba wielkim awansem wśród mroklumów. Ale pomimo tego, że te mroklumy wydają się być takie mało rozwinięte, to lubują się w tworzeniu różnych dziwnych konstrukcji, a także urządzeń, maszyn i tym podobnych, co zresztą zobaczycie wkrótce. Tak? Wkrótce? Na pewno wkrótce. Tak, i oczywiście, jakżeby inaczej, wchodzimy do tak jakby nowej krainy i już na samym początku tej krainy musimy mieć, w dwóch poziomach tej krainy musimy już mieć aż cztery nowe rodzaje mroklumów. No i ten mroklum, który był tu na środku, to jest Abradak. Czy też po angielsku Hoodoo. Moim zdaniem polskie tłumaczenie Abradaka na... polskie tłumaczenie Abradak z Hoodoo jest trafne i pasuje do tego mrokluma. Co ów mroklum robi? Otóż strzela. No on nas tak naprawdę nie atakuje i w większości pozostaje niewidzialny i wówczas nie możemy go trafić. Jego zadaniem jest ochranianie innych mroklumów przed naszym atakiem na nie. I dlatego też, kiedy próbujemy trafić innego mrokluma, Abradak pojawia się na chwilę i osłania go swoją magiczną mocą. My zaś wówczas możemy go trafić. Nie jest on jakiś trudny do pokonania, w większej przemyślanej strategii do niego nie trzeba. Po prostu trzeba być wyczulonym na moment, w którym on się pojawia i pokonanie go nie sprawi wam jakiegoś większego problemu. I wracając do mojej myśli, której już nie pamiętam zresztą, pewnie mówiłem o mroklumach i o tym, tak, o tym mówiłem, że mroklumy, pomimo tego, że wyglądają takie zacofane umysłowo i raczej takie w ogóle nie znające się na niczym i mało inteligentne, to one rzeczywiście potrafią stworzyć dość zaskakujący arsenał. Już samo ich uzbrojenie, pomimo tego, że jest zabawne, jest dość dziwaczne, ponieważ mroklumy używają do stworzenia swojego arsenału wszystkiego, co popadnie, a ich przekładnie i inne temu podobne rzeczy zadziwiają skomplikowaniem, pomimo tego, że wyglądają na coś prostego, zrobionego z 2 czy 3 desek. Jak widzicie, my musimy się dostać tutaj przez tą bramę, ale no niestety mroklumy nas zamknęły, więc musimy poszukać jakiejś innej drogi. No i jej poszukamy. I ten fragment poziomu jest, ten etap poziomu jest jednym z moich ulubionych etapów, ponieważ jest tu dość fajna rzecz, którą jak zobaczycie, to przyznacie rację, że rzeczywiście została stworzona z pomysłem, a to jest właśnie ta wieża. Kurczę, blaszka Rayman! Widziałeś, jakie to wielkie? Tak dokładnie, Globox. Mogliby się szarpnąć. Ale już nie narzekaj, dobrze. Winda nam niepotrzebna. I jak widzicie, jest to przeźroczysta wieża. A dlaczego jest przeźroczysta? Jakby nie patrzeć, to ta kraina jest tak jakby jedną z głównych krain zasiedlonych przez tensieny. No i to jest budowla tensienów. To muszę wam przyznać z ręką na sercu, że to wiem i znam o niej parę ciekawych szczegółów. Ale zdradzenie ich byłoby ze spoilerowaniem wam akcji,
kiedy tu dotrzemy, kiedy wreszcie zobaczycie tą wieżę w pełnej krasie, wówczas przyznacie mi rację, że dobrze, że nie zrobiłem tutaj wam spoilerów. I tak, będziemy się w tej wieży, to mogę wam powiedzieć, poruszać w dwóch wymiarach. W tym wymiarze, w którym my jesteśmy, jest ona szklano-przeźroczystą wieżą, która tak jakby tutaj nie istnieje. Jest ruinami tego, czym była i nie widać jej prawdziwej świetności, pomimo że wygląda tak, że dek zapiera. Ale jej prawdziwy wygląd zobaczymy dopiero w innym wymiarze. A żeby to zrobić, będziemy potrzebować trzech tęsienów, którzy ją urzeczywistnią. Tutaj też moja mała rada, nie próbujcie wrzucać plum do wody, ponieważ ta gra, jak już może wspominałem, została w wielu momentach za bardzo uproszczona i plumy niestety nie unoszą się już na wodzie, nie potrafią pływać. Tak samo zresztą jak Rayman, który może tylko pływać w wodzie. Za to nie możemy nurkować, nie mamy swobodnej kontroli nad Raymanem w wodzie, nawet jeżeli jest ona głęboka. Co zresztą wkrótce też uświadczymy. Tak, grafika nadal się nie zestarzała w tej grze. Ale wracając do głównej myśli, która przyświeca nam w dzisiejszym odcinku. Różnica między wersją beta, która nagminnie jest nazywana wersją demonstracyjną Raymana 3, bo też tak można by ją było postrzegać, ale to była wersja beta, rzeczywiście. Tworzenie wersji beta, czy też dema, które daje nam ostatecznie później inny produkt, znaczy bardziej zaawansowany niż widzieliśmy go w wersji beta, czy też w wersji demonstracyjnej, jest dobrą rzeczą, jeżeli oczywiście produkty pokazane nam... Jeżeli oczywiście te wersje nie różnią się tak diametralnie, że gra zmienia swoje oblicze. Tak właśnie było z nieszczęsnym Raymanem 4, czyli Rayman Raving Rabbids, który przez cały czas był reklamowany i wszystkie pokazy pokazywały, że będzie to gra... Wiedzieliśmy, że będzie na nową konsolę Nintendo Wii, ale że będzie grą, która będzie nadal platformówką. Niestety Ubisoft zrobił coś, czego wiele osób i fanów Raymana nie może mu wybaczyć. To fakt, że wersja demonstracyjna, czy też wersja beta Rayman Raving Rabbids nie została nigdy upubliczniona, pomimo tego, że była wyznaczona premiera wersji demonstracyjnej, ale były jakieś problemy niby techniczne i ostatecznie odkładano tą premierę tak długo, że zbiegła się w czasie z premierą gry i po prostu nigdy nie pokazano tej wersji demonstracyjnej. I może właśnie to był błąd, że dużo osób przez to zawierzyło, bo istniała możliwość, że coś Ubisoft za bardzo gmera przy tej grze. I rzeczywiście stało się tak, jak dużo osób podejrzewało, jeden z moich braci nadal jest w niebie, że po prostu gra nie została pokazana nam w formie taką, jaką nam prezentowano przez ten cały czas, tylko dostaliśmy produkt uboczny z próby stworzenia nowej marki, przez którą marka Raymana ucierpiała. A teraz, chcąc to wynagrodzić graczom, Michael Ancer, czyli ojciec Raymana, tworzy nową grę o Raymanie, Rayman Origins,
i obiecuje nam, że będzie multiplatformowa, tyle że na końcu okazuje się, że to będzie gra multiplatformowa, ale wyłącznie na platformy, które są konsolami. Ale nie przenośnymi, tylko ogólnie konsolami. Dlatego ta gra pokaże się tylko na PlayStation i to na PlayStation Network oraz na Xbox Live, ponieważ nie ma mowy o dystrybucji pudełkowej, tylko o dystrybucji cyfrowej. No. I teraz mogę wam już powiedzieć, co się właśnie stało. Musieliśmy uwolnić trzy tęsieny, dzięki którym będziemy mogli dostać się do wymiaru tęsienów. Niestety Globox nie może pójść z nami. I kiedy pojawimy się w wymiarze tęsienów, czy też w wymiarze duchowym, zobaczycie, jak ta wieża naprawdę wygląda. I jesteśmy w odbudowanej wieży. I jak widzicie, rysunki tęsienów w tym wymiarze świecą się na taki fluorescencyjny, błękitny kolor. Pojawia się także nowy nabytek w arsenale drobnych. Nie jest on jakiś warty większej uwagi. Jest to Mroklum, zwykły Mroklum, którego spotykamy zawsze, tylko że w stopniu oficera, który ulubuje się w czerwono-żółto-fioletowych kolorach. I tylko tym się różnią. I tyle mógłbym o nim powiedzieć. Jest trochę cięższy do pokonania, ale nie robi jakichś specjalnych problemów z pokonaniem. Tradycyjnie, kiedy już wprowadzono Abradaka, no to trzeba się pochwalić, że ten Abradak pojawia się więcej niż w jednym miejscu i naprawdę teraz pomaga Mroklumom, a nie tylko gdzieś stoi z daleka i się przypatruje. Bo jakby nie patrzeć, wcześniej Abradaka nie było. A to dlatego, że pomimo tego, że my próbujemy pokonać te Mroklumy, to one w dalszym ciągu rosną w siłę. Ich przywódca jest ciągle z nami, bo jest w brzuchu Globoxa. Dlatego też jako tako informacji, czy też rozkazu o inwazji nie ma. Dlatego też Mroklumy tylko próbują zająć daną krainę, żeby sobie coś ułatwić. Ale nie próbują tak jakby zająć całej krainy rozdroża marzeń. Ponieważ nikt nie może im wydać rozkazów. Ostatni rozkaz, który pozostawił po sobie André, to rozwijać technologię Mroklumów i tym podobne. No jak widzicie, jesteśmy teraz w miejscu, który nie wiem dlaczego, ale mi przypomina gry z serii Donkey Kong. W sensie tych starych, początkowych, nie mówimy o tych, co pojawiły się na SNES-a, czyli Donkey Kong Country, która była platformówką. I również była ciekawą serią gier. Szkoda, że ją niestety zniszczono. A tu mamy kolejne trzy tęsieny, które pomogą nam. Ale wracając, no niestety wiele serii dobrych gier zostało zniszczone. Pomijam fakt, że Mario nie, że nie wymieniam tutaj serii gier z Mariem, czy też z Mario. Ponieważ to jest gra, która została tak wyeksploatowana przez Nintendo, że kolejne z niej, tytuły z niej po prostu nie dziwią. A sama postać Maria jest tak uniwersalna, że rzeczywiście nadaje się do wielu gier, chociaż tworzenie kolejnej gry pod tytułem Mario gra w golfa czy coś w tym stylu jest lekkim nonsensem.
ale jednak te gry nie oferują cały czas tego samego, tylko pojawia się w nich jakaś zawsze świeżość, nowość, która potrafi zainteresować. Niestety nie można tak powiedzieć o serii Mario Galaxy, pomimo że pierwsza część była powiewem świeżości i czymś zupełnie nowym, czego jeszcze nikt nie widział, to druga część była powieleniem tego samego, dodaniem dwóch czy trzech nowych elementów i opowiedzeniem jeszcze raz tej samej historii, tylko w innym wydaniu, z trochę inną fabułą, ale historia jest mniej więcej taka sama. Zresztą, co by tu nie mówić, ale wszystkie gry z serii Mario mają jedną tą samą fabułę. Księżniczka została porwana, a my musimy pokonać taką postać, jaką jest król Bowser, czy też jak się pierwotnie nazywał, King Koopa, ponieważ dowodził armią Koopalingów. Ale to nie jest miejsce, żeby na ten temat dewagować. Przeszliśmy w tym wideo, które trwa dłużej niż zazwyczaj. Postanowiłem, że to wideo będzie dłuższe i postaram się, żeby te wideo właśnie były takie długie. To właśnie chcę wam pokazać jak najwięcej Raymana w jak najbardziej przystępnej formie, a ja przy okazji mogę się też wygadać. To niestety nie uda nam się przejść ostatecznego szefa, także gdzieś tam 15 minut takie krótkie wideo też się pojawi. Oczywiście pojawił się nowy przeciwnik, którego nazwy nie pamiętam. Właśnie muszę poszukać, ale jakoś nie mogę znaleźć. Jak spotkamy go ponownie, to go po prostu wam przedstawię. Nie ma też jakiejś znowu skomplikowanej procedury, żeby pokonać tego Mrokluma. Musimy mieć tylko mega pięść, mega piątkę, naładować ją do maksimum, uderzyć tak, żeby zdjąć z niego tą zbroję i wówczas możemy go atakować. No i to będzie na tyle. Jeszcze pozostawię wam do pokazania, z czym będziemy walczyć. Tak, jest to maszyna, z którą się spotkamy, ale dopiero w następnym odcinku. A teraz komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!